Dzień dobry Państwu. Mam ogromną przyjemność powitać Państwa w imieniu Żydowskiego Instytutu Historycznego imienia Emanuela Ringelbluma na spotkaniu zatytułowanym Jak w muzeach opowiadać o zagładzie. Ja nazywam się Aleksandra Janus i będę prowadzić dzisiejsze spotkanie. Zanim przedstawię moich gości i rozmówczynię i rozmówcę, chciałabym powiedzieć na wstępie, że spotkanie to towarzyszy wystawie, którą można oglądać w Żydowskim Instytucie Historycznym, wystawie zatytułowanej Gdzie jesteś? I wystawę tę będzie można oglądać jeszcze do 30 września, a co równie ważne, od 26 września można będzie ją oglądać bezpłatnie, do czego bardzo serdecznie wszystkich Państwa zachęcamy. A dodatkowo w niedzielę o godzinie 12 i we wtorek o godzinie 18 są zaplanowane oprowadzania, na które obowiązują zapisy, które również serdecznie Panu polecam i wszystkie Państwu polecam i wszystkie informacje znajdą Państwo na stronie. Także polecamy gorąco wystawę Gdzie jesteś? A teraz już przejdziemy do spotkania poświęconego temu, jak w muzeach opowiadać o zagładzie. Moimi gośćmi są dzisiaj dr Maria Kobielska, adiunktka w Katedrze Antropologii, Literatury i Badań Kulturowych Uniwersytetu Jagiellońskiego, współzałożycielka Ośrodka Badań nad Kulturami i Pamięci na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dr Piotr Rybson, krytyk i historyk sztuki, główny kurator w Żydowskim Instytucie Historycznym imienia Emanuela Ringelbluma, który jest również współkuratorem wystawy Gdzie jesteś? A także dr Zofia Wójcicka, historyczka i kuratorka związana z Niemieckim Instytutem Historycznym w Warszawie. Witam Państwa bardzo serdecznie. Bardzo się cieszę, że spotykamy się dzisiaj w tym właśnie gronie. I chciałabym rozpocząć naszą rozmowę, jako że pretekstem do niej jest właśnie wystawa Gdzie jesteś? Od tejże wystawy i na początek poprosiłabym pana Piotra Rybsona, żeby opowiedział nam o tym, co stało za wyborem takiej, a nie innej strategii kuratorskiej, która tej wystawie przyświecała i która ją organizuje, ponieważ będzie to świetny punkt wyjścia do tego, żebyśmy dalej zastanawiali się nad tym, jak wobec tego wyglądają inne strategie i jak można opowiadanie o zagładzie w muzeach realizować. Więc bardzo poproszę o ten głos, co stało za decyzją o takiej, a nie innej organizacji ekspozycji. Dziękuję bardzo. Dobry wieczór Państwu. Spróbuję się krótko do tego pytania ustosunkować. Zadanie, które postawił przed zespołem kuratorskim, nielicznym, bo dwuosobowym z udziałem jeszcze osób współpracujących, ale z całym zespołem naukowym Żychu, które postawił profesor Paweł Śpiewak, było dość trudne, ponieważ wystawa zorganizowana z okazji rocznicy otoczenia getta warszawskiego murem, zamknięcia getta, miała dotyczyć doświadczeń granicznych, ludzi, którzy w getcie się znaleźli. W związku z tym to nie była taka typowa wystawa historyczna, która by opowiadała jakieś dzieje rozwijające się w czasie, ze swoim początkiem i końcem, czy też wystawa, która ma charakter, no nie wiem, stricte artystyczny, ale no wystawa dotycząca uczuć i dotycząca tego, co z człowiekiem może się wydarzyć w tak potwornych okolicznościach, jak te, które towarzyszyły ludziom w getcie warszawskim, ale które również są czy bywają udziałem ludzi w innych miejscach na świecie, wczoraj, dziś i niestety pewnie też jutro. Więc strategie kuratorskie musiały tutaj być dość radykalnie, powiedziałbym, zmienione wobec takich przyzwyczajeń, które mamy w wystawianiu. I ja podejrzewam, że profesor Śpiewak, zapraszając mnie do współpracy, wyobrażał sobie, że ja to jakoś mocno zilustruję. A ja zaproponowałem sytuację trochę odwróconą, mianowicie taką, w której to słuchanie głosów nagranych przez aktorów, a pochodzących z zapisków, dzienników Żydów znajdujących się w getcie, głównie to były tego typu notacje,
stanowią no, główny plan doświadczenia tej ekspozycji. Do tego wyboru kilkudziesięciu krótkich nagrań, nad którymi zespół naukowy pracował bardzo długo po to, żeby je w stosowny sposób wybrać i przyporządkować do pewnych sfer doświadczenia, o których mówiliśmy, dokonaliśmy wyboru rysunków, które w getcie powstały i tutaj ja byłem bardzo rygorystyczny, to znaczy przyjąłem za zasadę wybranie prac, które powstały w czasie okupacji, przede wszystkim w getcie warszawskim, w dwóch czy w jednym przypadku one powstały albo obok getta i to były rysunki Polaka, który z gettem miał do czynienia blisko, oraz polskiej Żydówki, która prawdopodobnie tworzyła swoje prace zarówno w getcie, jak później w obozach koncentracyjnych. A do tego Ania Duńczyk-Szulc dobrała zespół fotografii i tutaj mieliśmy największy problem i najdłuższe dyskusje, o czym zapewne będziemy mówić dzisiaj, ponieważ te fotografie były robione zarówno w getcie warszawskim przez polskich Żydów, Żydów i organizacje żydowskie wewnątrz getta, jak również przez sprawców, czyli przez żołnierzy niemieckich, którzy się w getcie znaleźli. Więc w efekcie otrzymaliśmy rodzaj słuchowiska inkrustowanego obrazami, które stanowią punkt skupienia. Było ich bardzo niewiele, tych prac, raczej przestrzeń była pustawa i widz był pozostawiony samemu sobie ze słuchawkami na uszach, także nie bardzo mógł się komunikować z innymi osobami wewnątrz sali. Mnie bardzo zależało też na uzyskaniu takiego uczucia izolacji. Dziękuję bardzo i padło tutaj słowo rygorystyczne i mam wrażenie, że ta wystawa faktycznie w taki sposób takie wrażenie robi, jakby została z pewnym takim rygorem i powściągliwością przygotowana, o której pan powiedział. I jest również, mam wrażenie, przynajmniej w moim odbiorze, na tle innych widzianych przeze mnie ostatnio ekspozycji dotyczących tych zagadnień, wyjątkowa. I chciałabym tutaj zwrócić się teraz do Marii Kobielskiej, która w swojej pracy bada muzea historyczne, przygląda się muzeom historycznym, zwłaszcza polskim muzeom historycznym. I chciałabym poprosić Ciebie o to, żebyś powiedziała, jak tego rodzaju strategia, taka bardzo oszczędna strategia, rysuje się na tle tego, co w polskich muzeach historycznych widzimy i tego, jak polskie muzea historyczne z tematem zagłady próbują sobie radzić, jeżeli chodzi o strategie ekspozycyjne. Bardzo dziękuję. No, pytanie jest bardzo konkretne, ale jednocześnie też jest potężne, bo wymaga i poruszenia pewnych ogólnoświatowych, powiedziałabym, kontekstów wystawienniczych związanych po prostu z tym, jak wygląda to współczesne muzealnictwo historyczne, ale też oczywiście wymaga jakiegoś odniesienia się do tego, jak wiele, jak różnych instytucji muzealnych mamy w Polsce, które można by w tym kontekście rozważać. No i tu najistotniejsze na pewno byłoby takie też bardzo, jak sądzę, oczywiste rozróżnienie, że mamy przede wszystkim w naszym kraju, co też czyni naszą sytuację dość szczególną w ogólnoświatowej, powiedzmy, na ogólnoświatowej scenie wystawienniczej, jeśli tak można powiedzieć, mamy przede wszystkim takie muzea, które są zarazem miejscami pamięci, spośród których oczywiście najistotniejsze jest Muzeum Miejsce Pamięci Auschwitz-Birkenau. I tutaj sytuacja jest szczególna, ponieważ to są muzea, które opowiadają o zagładzie, by użyć tego tytułu naszego spotkania, przeważnie przede wszystkim poprzez tę konkretną przestrzeń, która ma walor autentyczności, którą konkretne strategie, jeżeli są, przeważnie są, aranżacji, jakkolwiek to może niestosownie brzmieć tego miejsca, raczej mają wydobywać niż jakoś, powiedzmy, zainscenizować, tak, czy opowiedzieć historię właśnie. Natomiast obok nich oczywiście mamy bardzo wiele takich instytucji muzealnych, które niekoniecznie mają aż tak silny, indeksalny, przestrzenny związek z
tą historią, chociaż często i tak tego rodzaju odniesienia można w wypadku takich wystaw zarysowywać ze względu na to, że jesteśmy właśnie w Polsce. No i spośród tych takich, powiedziałabym, współczesnych, nowoczesnych, nowych polskich muzeów historycznych, w odniesieniu tego naszego tematu, oczywiście najistotniejsze będą te, które są poświęcone albo tematowi zagłady wyłącznie, albo tematowi historii pamięci żydowskiej, albo tematowi II wojny światowej. No i mamy ich całkiem sporo. Oczywiście tutaj Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Muzeum II wojny światowej, ale również takie muzea, które zajmują się tematem wojny i w związku z tym w odniesieniu do których możemy zastanawiać się nad tym, na ile uwzględniają temat zagłady w ogóle. I tutaj oczywiście to takie, powiedziałabym, precedensowe polskie muzeum historyczne, czyli Muzeum Powstania Warszawskiego, może być też punktem wyjścia takiej refleksji. Mamy oczywiście muzea mniejsze i mniej, powiedzmy, w centralnych miastach polskich usytuowane, które na różne sposoby te historie starają się lokalizować. Jednym z takich moich ulubionych przykładów jest muzeum w moim rodzinnym mieście w Gliwicach, Dom Pamięci Żydów Górnośląskich, również którego jedna z sal zagłady właśnie dotyczy. No a na płaszczyźnie ogólnopolskiej polityki historycznej i polityki pamięci myślę, że absolutnie kluczowe znaczenie ma muzeum imienia rodziny Ulmów w Markowej. Więc szeroki, nawet gdybyśmy uznali, że zajmiemy się tutaj właśnie tymi takimi wystawami historycznymi, które za pomocą pewnych współczesnych, oddziałujących na różne sposoby na zwiedzających strategii wystawienniczych starają się tę historię opowiadać, to już będziemy mieć właściwie bardzo dużo przykładów, ja wszystkich bynajmniej nie wymieniłam. Żeby nie zajmować za wiele czasu, ale jakoś też, powiedzmy, zarysować też to, o co pytałaś i co wskazywałaś mi wcześniej, że byłoby jakby warte wskazania tutaj w naszej rozmowie, no to na pewno trzeba wspomnieć o tym, że większość tych muzeów jest pod wielkim wpływem i najczęściej w jakiś sposób przynajmniej trochę naśladuje pewien zasadniczy pomysł, już kanoniczny pomysł na opowiadanie o zagładzie, pomysł, który pochodzi z lat 90. i ze Stanów Zjednoczonych, z Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie, które to muzeum było pierwszym takim, którego twórcy właściwie wynajdują w towarzyszących mu komentarzach ten termin, że to jest muzeum narracyjne, muzeum, które właśnie opowiada, tak? Nie wdając się w szczegóły, tutaj chodzi przede wszystkim, kiedy się tak wczytamy w te wystawy, ale też w te teksty, o to, że chodzi o wystawę, która przede wszystkim oddziałuje na zwiedzających, sprawia, że oni się identyfikują z czymś, z kimś i w związku z tym pełni taką rolę edukacyjną, ale raczej w sensie wychowawczym, prawda? Raczej niż na przykład produkuje i przekazuje dalej wiedzę. I to się robi za pomocą bardzo różnych rozwiązań i też pewne konkretne rozwiązania z tego globalnego kanonu wystawienniczego będziemy w tych kolejnych muzeach opowiadających o zagładzie w Polsce i na świecie odnajdować. I tutaj takie najbardziej, wydaje mi się, kanoniczne, konkretne rozwiązania, czy nawet konkretne eksponaty, które można w tych kolejnych muzeach śledzić, to na przykład sposób użycia fotografii dla zaznaczenia losów ofiar zagłady, czy też z kolei takie pewne obiekty, eksponaty, jak na przykład wagon, tak, które na tych kolejnych wystawach się pojawiają. I też można by tutaj takie rozwiązania w kolejnych polskich muzeach wskazywać. Mnie się wydaje, że w tym mówieniu o polskich muzeach w kontekście opowiadania o zagładzie, tak właściwie trzeba by zadać dwa pytania. Jedno byłoby o te same strategie wystawiennicze, tak? I tutaj możemy wskazać pewne takie
rozwiązania, które się często pojawiają, i zastanawiać się nad ich na przykład efektami, stosownością, nad tym, jakiego tego zwiedzającego wytwarzają, w tym sensie, że co zwiedzający robią w takich przestrzeniach. I tutaj będą pewne bardzo konkretne użycia, na przykład właśnie dźwięku i ciszy, światła i ciemności, czerni i bieli i koloru i tak dalej, i tak dalej. Tutaj ja od razu tu miałabym ochotę wchodzić w jakieś szczegóły, ale też wydaje mi się, że to może nie być najlepszy pomysł. Albo chciałam też zaznaczyć tą drugą kwestię, która wydaje mi się, że jest bardzo ważna, kiedy właśnie w naszym kraju, w Polsce, a zwłaszcza w Polsce w 2021 roku o tych sprawach mówimy. To znaczy to, że poza tymi strategiami takimi ściśle wystawienniczymi, tymi jak to w ogóle opowiedzieć w takim technicznym sensie, tak, jest kwestia tego, jaką właściwie tę opowieść będziemy opowiadać. Jakie treści, mówiąc, to wiadomo, że powiedzmy podział na formę i treść nie jest zbyt dobry, ale tak roboczo możemy na to spojrzeć. Dlatego też, że opowieść o Zagładzie w Polskim Muzeum Historycznym jest też zawsze jakimś ustanowieniem relacji dla przeważnie przeważającej części polskich przyszłych zwiedzających, albo również polskich przyszłych zwiedzających i również polskich twórców tej wystawy, relacji pomiędzy, powiedzmy, szeroko pojętą polskością, czy byciem Polką, byciem Polakiem, a tą historią Zagłady, tym, kto tutaj jest w jakiej roli, w jakiej pozycji wobec niej. No i tutaj oczywiście te muzea, o których wspomniałam, radykalnie różne opowieści tak naprawdę wytwarzają. Co oczywiście widać już na przykład w konkretnych nazwach tych instytucji. Nic nie powiem odkrywczego, jeżeli zwrócę Państwa uwagę na przykład na to, jak nazywa się tak naprawdę wspomniane przeze mnie muzeum w Markowej, które jest Muzeum Polaków Ratujących Żydów w czasie II wojny światowej imienia rodziny Ulmów. Może tu bym postawiła kropkę, bo wydaje mi się, że jeszcze będzie wiele okazji, żeby to pogłębić. Tak, dziękuję Ci bardzo i dzięki też za zarysowanie takiego szerokiego, że tak powiem, pejzażu i polskiego, i globalnego, tego jakby skąd te strategie przychodzą, jak one się realizują, jak one się mają do tego naszego bardzo lokalnego doświadczenia. Myślę, że to jest istotne, co też powiedziałaś o tym, że oczywiście musimy o tym myśleć w takim zlokalizowanym kontekście muzea jako instytucje i wystawy wraz z nimi funkcjonują również w jakimś celu i realizują pewne określone cele. I w tym sensie jestem ciekawa i chciałabym teraz zwrócić się do pani Zofii Wójcickiej, bo w pewien też szczególny sposób ten temat jest podejmowany przez instytucje niemieckie na przykład, tak? Czyli ty wspomniałaś, Mario, o przykładzie amerykańskim, o tym, jak pewne strategie stamtąd pochodzące realizują się w Polsce. A ja bym chciała teraz poprosić o to, żeby pani Zofia Wójcicka zechciała nam powiedzieć trochę więcej o tym, jak o Zagładzie opowiadają nasi sąsiedzi za granicą zachodnią i jak to się ma do tamtego jakieś doświadczenia i ewentualnie celów związanych z tym, jakby po co takie wystawy się robi i czemu one służą tak społecznie. Już słychać mnie. Ja chciałam, nim może przejdę do Niemiec, bardzo krótko jeszcze nawiązać do tej rozmowy o muzeach narracyjnych, ponieważ to jest takie pojęcie, które wydaje mi się, chyba nie tylko mi, też wielu innym, też polskim badaczom trochę problematyczne, bo tak naprawdę każde muzeum historyczne jakoś jest narracyjne, w tym sensie, że w bardziej lub mniej bezpośredni i taki łopatologiczny sposób opowiada jakąś historię. I wydaje mi się, że tutaj może takim lepszym pojęciem jest mówienie o muzeach inscenizujących, scenograficznych, tak? Które i zresztą rzeczywiście tak jak Weinberg, który był twórcą United States Holocaust Memorial Museum, wiele tych muzeów jest tworzonych lub współtworzonych przez filmowców albo scenografów teatralnych, tak? I to jest taki pomysł, że poruszamy się przez tą przestrzeń, tak jakbyśmy się poruszali przez taką przestrzeń filmową, jakby w pewien sposób przeżywamy to, co przeżywali ci ludzie, o których jest mowa na wystawie. Jest taka niemiecka badaczka Rosmar Ribeyer-Dehaene, która taką postawiła pewnie dyskusyjną tezę, ale że
taka koniunktura na takie muzea narracyjne, czy muzea inscenizująca, ona też mówi inscenizująca, ona się bierze z takiego, że tak powiem, utraty autorytetu historyków jako takich depozytariuszy wiedzy na temat historii. To znaczy, że historia, można dyskutować, stawiam jako pewną tezę, znaczy, że historia jest postrzegana coraz częściej przez ludzi nie jako coś, co jakby jest taką domeną ekspertów, którą jakby jest pewną rekonstrukcją na podstawie źródeł, która wymaga pewnej ekspertyzy, że zawsze jest przedmiotem jakichś pewnych sporów interpretacyjnych, ale że historia po prostu jest tak trochę jak w filmie, jest jaka jest i możemy ją po prostu tak jednoznacznie opowiedzieć, albo jeszcze inaczej, że w zasadzie nie ma żadnego sposobu weryfikacji prawdy historycznej i wszystko można powiedzieć i wszystko jest prawdą. I w związku z tym, tak jak w filmie możemy opowiedzieć dowolną historię, to tak samo jakby te muzea inscenizujące częściowo nie ujawniają jakby kuchni, tak? Tak tylko opowiadał historię w taki bardzo emocjonalny, sugestywny, filmowy sposób. Myślę, że to jest pewnym uproszczeniem, bo te muzea inscenizujące, jak nawet spojrzymy na Muzeum II Wojny Światowej, Muzeum POLIN czy Muzeum Powstania Warszawskiego, tak naprawdę są bardzo różne i tę historię w bardzo różny sposób jakby opowiadają. Ale myślę, że to jest coś wartego, jakby żeby się nad tym zastanowić, że jakby te muzea są w tym sensie niewystarczającym, ale dobrym narzędziem dla takiej populistycznej, krzewienia takiej populistycznej czy nacjonalistycznej wizji historii. Czy mogą być dobrym narzędziem, ponieważ są takie bardzo właśnie emocjonalizujące i jakby nie pokazują skomplikowaności, jakby tego, jak historia jest skomplikowana. I to jest, tylko przypomnę, że były takie dyskusje wokół tego, że nowa wystawa, też taka inscenizująca w Imperial War Museum na temat II wojny światowej sprzed kilku lat, są taki badacze, którzy mówią, że to było, że ta wystawa zapowiadała Brexit. Więc w Niemczech właściwie taka wystawa na temat zagłady czy II wojny światowej, taka inscenizująca, znaczy są inne w innych obszarach, ale jakby jeżeli chodzi o II wojnę światową i zagładę, w zasadzie jest niemożliwa. To znaczy to było jakimś zupełnym złamaniem dekorum stworzenie takiej wystawy. I to się trochę bierze z tego, że w latach 70. takie porozumienie, które się nazywało porozumieniem z Beutelsbach, zostało jakby zawarte, dotyczące takich zasad prowadzenia edukacji historycznej i obywatelskiej. I między innymi w tym porozumieniu zawarto takim coś, co nazwano zakazem indoktrynacji, czyli że jakby czy w szkole, czy w muzeum nie wolno widzowi czy uczniowi narzucać jakby własnej opinii i też nie wolno jakby narzucać jej w ten sposób, że się tworzy jakby pewną, tak się jakby emocjonalnie przekazuje pewne treści, że jakby nie pozostawia się przestrzeni na taką intelektualną refleksję. To znaczy, że uczucia powinny być zapośredniczone przez jakby wiedzę intelektualną refleksję, a nie jakby wywoływane sztuczne przez pewną atmosferę, tak? Bo grają smutną muzykę, więc mi jest smutno. I w związku z tym w Niemczech rzeczywiście dominują takie wystawy, które można by nazwać dokumentacyjnymi. W każdym razie, jeżeli chodzi o II wojnę światową, Holokaust, czyli takie, które właśnie nie mają wywoływać jakby, nie mają tworzyć atmosfery grozy, nie mają tworzyć sytuacji tak jakby, tak? Które mają pozostawić taką przestrzeń do intelektualnej refleksji i do jakby spotkania bezpośredniego ze źródłami, ewentualnie też z różnymi interpretacjami.
Wydaje mi się, że jest też w Polsce kilka takich wystaw, które też jakby są zrobione w podobnym stylu i do tego nawiązują dosyć świadomie, a taką ostatnią wystawą, która wydaje mi się naprawdę bardzo ciekawa i bardzo dobra, jest wystawa otwarta w ubiegłym roku w Sobiborze. Nie jest to przypadek, bo Tomasz Kranz, który jest jednym z kuratorów tej wystawy, jakby bardzo dobrze zna ten niemiecki świat muzealny, ale to jest właśnie taka wystawa, którą bym, no, gdzieś ona też się odwołuje do tych polskich tradycji, ale na pewno jest taką wystawą dokumentacyjną. I to może na tyle na razie. Dziękuję bardzo za ten głos i wydaje mi się, że nawet wówczas, gdy jakby operuje się takimi właśnie dokumentami, to również nie jest wolne od różnych wyzwań i dylematów, o których właśnie już tutaj one się pojawiły i zostały wspomniane. I chciałabym o to jakby się teraz zahaczyć i wrócić do pana Piotra Rybsona. Wspomniał pan o dylematach i dyskusjach związanych z użyciem fotografii i nawet jeżeli nie jakby odrzucamy ten model inscenizacyjny, jeżeli tak go zechcemy nazwać, to wciąż sięgając nawet po same dokumenty, nie jesteśmy wolni właśnie od tych różnych pułapek i takich wyzwań etycznych po prostu, jeżeli chodzi o wykorzystanie tych materiałów. Czy pan zechciałby powiedzieć parę słów o tym, jakby co to za dylematy były w państwa przypadku wystawy, gdzie jesteś, jeżeli chodzi o użycie fotografii i jakie jakby pytania państwo sobie w związku z tym zadawali? Spróbuję na to odpowiedzieć, chociaż wyborem fotografii, szeregiem decyzji również w największym stopniu zajmowała się Anna Duńczyk-Szulc, która no w ogóle specjalizuje się w fotografii w Żydowskim Instytucie Historycznym. To też był jeden, myślę, z takich jej najważniejszych tematów, którymi ona się zajmowała. Ale zanim to zrobię, to chciałem jednak zrobić taką dystynkcję pewną, mianowicie wystawa w Żychu w tej chwili to wystawa czasowa. Ona ma zupełnie inny charakter i rządzi się kompletnie innymi prawami i ma inne cele niż wystawa stała, która no, ma cały swój pakiet dydaktyczny najczęściej. Zwykle też rzeczywiście opowiada jakąś historię i w większym stopniu myślę niż wiele wystaw czasowych, a na pewno niż ta w Żychu w tej chwili, jest związana z jakimś programem, no, nazwę go ogólnie programem oprowadzania, czyli z takim komponentem, który wprowadza do tego gajda, czy audiogajda, czy jakiegoś innego mówcę, narratora, który jeszcze do tego przeprowadza, prawda, widza przez to doświadczenie. Myśmy odrzucili to, daliśmy głos, nazwę to świadkom czasu, i narratora żeśmy z tej części wycięli całkowicie. To znaczy puściliśmy widza na dość głęboką wodę, dając mu kompletną swobodę poruszania się w obszarze treści, które żeśmy uruchomili. I ten obszar treści, tu już wracam do pani pytania, jest skonstruowany w swojej części zasadniczej wewnątrz galerii z dwóch rodzajów świadectw, nazwałbym to. Z jednej strony są to nagrania przez żyjących dzisiaj współczesnych aktorów tekstów osób najczęściej nieżyjących, zamordowanych w czasie zagłady, w getcie lub w Treblince lub gdzieś indziej jeszcze. I tutaj został dokonany jakiś wybór, ale te głosy są, że tak powiem, wydatowane z jakiegoś czasu i są to głosy ofiar najczęściej. Jak również rysunki, które są rysowane przez Żydów w getcie i przedstawiają bardzo często dość bolesne sceny. W związku z tym to, co zdecydowaliśmy się umieścić na ścianach, naokoło tego, w sposób bardzo prosty, to jest bardzo proste rozwiązanie inscenizacyjne w pewnym sensie, jest takim przerzuceniem czegoś, co widzowie najczęściej uznają za obiektywny stan rzeczy, to znaczy to, co sfotografowane, to co realne, prawda? I tam w bardzo taki wyraźny sposób odróżniliśmy w podpisach to, co jest dokumentacją wewnętrzną, najczęściej chyba robioną na rzecz tak zwanego archiwum Ringelbluma, czyli tajnego archiwum, podziemnego archiwum getta warszawskiego. Bardzo często mało wyraźne fotografie dokumentujące różne rzeczy. I zdjęcia robione obiektywem
oprawców i używam tego słowa z naciskiem świadomie o tyle, że jeden z nich jest niemiecki żołnierz, był fotografem zawodowym, który drastyczne nawet sceny ustawiał w takie kadrowanie, jakby to robił artysta, pierwszy plan, drugi plan, tak jak mu to najpiękniej tam w obiektywie się pojawiało, a drugi był jakimś gefreitrem, który dostał na urodziny aparat fotograficzny i popędził wypróbować go tego samego dnia do getta, bo uznał, że to jest po prostu najfajniejsze miejsce, gdzie można pstrykać zdjęcia i zobaczyć, jak ten aparat funkcjonuje. I to są zdjęcia robione przez ludzi w mundurach, których to mundurów w getcie, zresztą niemieckich, tak strasznie dużo na co dzień nie było. Więc powodujący jakiś przestrach, kompletnie inne reakcje i tak dalej. I teraz dysponując tym bardzo takim potężnym ładunkiem emocjonalnym, na którym nam zależało, żeby go wywołać i użyć w przestrzeni galerii, która opowiada w tym momencie o doświadczeniach granicznych, pozwoliliśmy sobie ostatecznie na to, po długich dyskusjach, żeby fotografie robione przez Niemców na tej wystawie się znalazły. No ale też myśląc i o tym, że widz będzie miał szansę, jeśli z niej skorzysta, na to, żeby zobaczyć, jaka jest różnica. To nie jest różnica, którą widzimy na pierwszy rzut oka. To nie jest coś takiego, że to robił Niemiec oprawca, a tutaj robiła to świadoma wszystkiego ofiara, która zginie za rok, prawda? To tak w ogóle nie wygląda. No ale te różnice jednak są i widać, że obiektyw kamery i oko patrzącego przez nią nie jest w żaden sposób obiektywne. Tak, i myślę, że to jest szalenie ważne, o czym Pan powiedział, że jakby ta wystawa też to problematyzuje, czy jakby próbuje też postawić widza czy zwiedzającego w takiej pozycji, czy jakby nakłonić go do tego, żeby też się temu przyjrzał krytycznie, prawda? Co w tych wystawach inscenizujących, o czym już trochę tutaj rozmawialiśmy, jakby ten zwiedzający nie zawsze ma taką możliwość, bo dostaje bardzo dużo bodźców tak w ogóle i raczej właśnie ta historia jest mu prezentowana, tak jak powiedziała zresztą pani Zofia Wójcicka, jak film, przez który on jakby się porusza, i niczym bohater tego filmu, tak jakby był tam i wtedy, a tutaj jednak na wystawie czasowej w Żich mamy jednak taki wyraźny, jakby tutaj nie próbujemy skracać dystansu czasowego w ogóle, widz jest tu i teraz i patrzy na materiał historyczny i może go oglądać krytycznie, więc tak, myślę, że to jest szalenie istotne. Jeszcze chciałem jedną rzecz dodać, mianowicie dokonaliśmy zabiegu, który jest chyba trochę inny od tego, co się zwykle na wystawach robi. Mianowicie poczyniliśmy rozmaite utrudnienia w eksponowaniu, zwłaszcza obiektów rysunkowych. To znaczy one się znajdują bardzo często w takich dość nieoczywistych miejscach. Nie wiadomo, czy kucnąć, czy usiąść, czy klęknąć przed tym, czy się pochylić, czy przejść przez jakieś dwa bloki, ale tam jest trochę ciasno, w związku z tym widz nie do końca wie, jak ma się zachować i mnie to uczucie również towarzyszyło podczas wyboru. Ja też do końca nie wiedziałem, jak się zachować wobec tych prac, ponieważ ja sobie cały czas zadawałem pytanie, po co ten ktoś to narysował? To nie są rysunki robione tak, jak to artysta po prostu rysuje, bo rysuje, no po prostu szkicuje bardziej lub mniej świadomie, coraz bardziej świadomie, tworzy jakieś kompozycje. To najczęściej nie są prace, które są przeznaczane, czy były przeznaczone do wieszania na ścianach. One są w dużej mierze dokumentem albo terapią rysującego, albo jeszcze czymś innym. No i też dlatego zostały w taki dość szczególny sposób potraktowane ekspozycyjnie. Tak, co też istotne dla tych z Państwa, którzy nas słuchają, nie widzieli tej wystawy, że to one często to są obiekty niedużej skali, prawda? Więc one czasem domagają się tego, żeby się do nich zbliżyć, żeby je zobaczyć. I myślę, że te zabiegi, o których Pan powiedział, są tutaj szalenie istotne, że czasem wymaga to właśnie pochylenia się, czy kucnięcia przy nich, czyli takiego w ogóle takiej fizycznej bliskości do tego, co się ogląda. Co jakby jest w kontraście do tego, jak często używają fotografii z kolei te wystawy inscenizacyjne. Ja tutaj nie chcę naciskać na budowanie kontrastu między tymi ekspozycjami, ale bardzo często w tych wystawach inscenizacyjnych mamy takie duże powiększenia fotografii. Tak? Znamy to chociażby z Yad Vashem na przykład z wystawy, kiedy mamy tam na wejściu takie przyskalowane, duże zdjęcia. I chciałabym wrócić tutaj do Marii Kobielskiej i
i poprosić Cię o też wypowiedź na temat tego właśnie, jak to jest z tymi materiałami, bo wiemy, że one są obciążone ryzykiem na przykład powielenia spojrzenia oprawcy, prawda, reprodukowania tego spojrzenia oprawcy na ekspozycji, a jednocześnie no, jakby często spotykamy również tego rodzaju fotografie na tych wystawach, czasem również właśnie w takiej jakby powiększonej skali, tak? I jak to Twoim zdaniem działa i jakby czy tutaj widzisz jeszcze jakieś dodatkowe kłopoty z tym związane? Ja myślę, że to jest bardzo ważne, jak to teraz świetnie wybrzmiało w wypowiedzi Piotra Rybsona, ten powiedzmy sposób, nie tylko jakiegoś takiego, nie wiem, skłaniania zwiedzającego do przemyślenia tego, kto to zdjęcie robił i dlaczego, poprzez jakąś na przykład perswazję słowną, opis czy coś takiego, chociaż to też można robić, ale też poprzez to, jak te różne znaczenia mogą wybrzmiewać bardziej lub mniej, w zależności od właśnie tego, w jaki sposób w tej przestrzeni to konkretne zdjęcie, fotografia czy obraz, rysunek zostanie umieszczone, pokazane, prawda? Bo faktycznie jest tak, że fotografie w ogóle, o których tutaj tak przede wszystkim mówiliśmy, są często w tych wystawach inscenizacyjnych. Ja dodam, że ja generalnie jestem właściwie przeciwniczką tego pojęcia muzea narracyjne, więc jestem bardzo wdzięczna Zofii Wójcickiej za podjęcie tego wątku. Natomiast skoro już pytamy, jak opowiadać o zagładzie, to może możemy to jakoś w miarę wymiennie tutaj też sobie tego poużywać. W każdym razie zdjęcia faktycznie, kiedy mówimy zwłaszcza o okresie II wojny światowej, też o różnych wydarzeniach historycznych, w tym traumach historycznych późniejszych na przykład, są takim rzeczywiście, to źle być może zabrzmi, ale jakby oczywistym materiałem, którego na wystawie można użyć. Materiałem, który obiecuje wiele rzeczy naraz. Obiecuje, że będzie autentycznie. Że skoro mamy zdjęcie, to się naprawdę stało, tak? To po pierwsze. Po drugie, jednocześnie też obiecuję, że w związku z poniekąd z tym autentyzmem też będzie poruszająco, tak? Że ta siła oddziaływania właśnie może być szczególna. Po trzecie, obiecuję takie trochę zatrzymanie tego czasu i przeniesienie nas w tę przeszłość w jakiś sposób. To jest ogólny ten taki sposób działania fotografii, której czasowość nawet takiej zupełnie niezwiązanej z takimi czy innymi traumatycznymi wydarzeniami jest taka bardzo szczególna, trochę zatrzymana, a trochę działająca jak taki wehikuł czasu dla nas, prawda? Jako że zatrzymała tych ludzi, których znaliśmy lub nie, o których coś wiemy lub nie, w tym jakimś konkretnym momencie my jakby się do niego przenosimy, a jednocześnie też wiemy więcej. No, no i jednocześnie też ze zdjęciami jest tak, że je można eksponować na bardzo wiele różnych sposobów. Można na przykład przede wszystkim je jakoś tak powielać, przedrukowywać, powiększać, pomniejszać, opatrywać jakimiś dodatkowymi schematami, objaśnieniami, wyróżniać pewne elementy, albo właśnie grać jakoś właśnie z ich na przykład rozmiarem, z ich niedokładnością, z ich widocznością i niewidocznością. I tu takim na pewno kanonicznym przykładem byłyby zdjęcia, te słynne tak zwane cztery obrazy mimo wszystko, tak? Czyli zdjęcia właśnie z Auschwitz zrobione przez członków Sonderkommando. Są takie cztery fotografie, bardzo powiedzmy ważne i słynne. Na przykład na jednej z tych fotografii zupełnie nic nie widać. One, jak większość z Państwa na pewno ma je w tej chwili przed oczami, kiedy o tym mówię, one zostały zrobione zasadniczo z wnętrza komory, z skierowaniem obiektywu przez te drzwi na zewnątrz. I na jednym z tych zdjęć na przykład właściwie nic nie widać, tylko być może jakieś niebo, gałęzie drzew, coś w tym rodzaju. No i oczywiście taki odruchowy gest, kiedy chcemy takie zdjęcia pokazać na wystawie, to, żeby jakoś je wykadrować, tak? Pokazać na przykład te miejsca, w których widać te jakieś sylwetki, widać, że coś się tam zaraz wydarzy, można do tego dodać jakiś konkretny opis, wyostrzyć, powiększyć, prawda? I tak te zdjęcia wielokrotnie były oczywiście na różne sposoby eksponowane, a jednocześnie ten sposób eksponowania spotkał się właśnie z taką krytyką, że ci ludzie, którzy je zrobili, poniekąd jakby raportowali z samego środka tego, co się tam dzieje, chcieli to udokumentować i
to, że nie mogli tego zrobić właśnie w taki sposób, jak mówił Piotr Rybson o zdjęciach robionych przez sprawców, nie mogli tego dobrze wykadrować, ustawić pierwszy plan, drugi plan, nie mogli tych zdjęć zrobić poprawnie technicznie, to jest jakby część tego świadectwa w tym momencie. I na przykład te cztery zdjęcia są w Muzeum POLIN w bardzo taki sposób pokazane, który eksponuje zarówno je w tej małej formie, jak i w powiększeniu, ale bez takiego właśnie, powiedzmy, wykadrowania i pokazania jako jakiegoś takiego niby udanego obrazu, tylko właśnie z tymi wszystkimi ich niedokładnościami. I też akurat ta wystawa stała, o której teraz wspomniałam w Polinie, na przykład stosuje taką strategię, że wprost problematyzuje to, że użyto w niej pewnej liczby zdjęć zrobionych przez sprawców. One są w związku z tym pokazane na przykład z komentarzami tych sprawców, w formie takich albumów, w jakich one tam były umieszczane. Część z nich, te, które są najbardziej drastyczne, są po pierwsze niewielkie, tak jak powiedzmy w tej formie oryginalnej, i są celowo umieszczone tak, żeby właściwie nie było ich widać, albo żeby nie było ich dokładnie widać, albo żeby właśnie trzeba było gdzieś zaglądać pomiędzy jakieś pnie drzew, słupki i tak dalej, żeby je zobaczyć. To oczywiście też jest częsta strategia, która polega na tym, żeby jakieś takie zdjęcia pokazujące cierpienie albo śmierć, a zwłaszcza zwłoki, umieszczać na wystawach w taki sposób, żeby zwiedzający musieli się świadomie zdecydować, że coś zrobią, żeby je zobaczyć. Za jakimiś, w jakichś szufladkach, albo za jakimiś drzwiczkami, albo w takich na przykład kominach, do których trzeba zajrzeć od góry, więc też na przykład jak ktoś jest dzieckiem, to nie może tam spojrzeć, jeżeli ktoś go nie podsadzi i tak dalej. Natomiast wydaje mi się, że nie jest tak, żeby... Znaczy, że taka wystawa inscenizacyjna, narracyjna jest takim bardzo skomplikowanym też urządzeniem, którego różne elementy bardzo na siebie oddziaływują. I wcale nie jest tak, wydaje mi się, nie wiem co Państwo na to, że na przykład takie operowanie powiększonymi, drastycznymi fotografiami zawsze będzie miało jakiś taki wymiar pewnej, powiedzmy, takiej makabry, takiego trochę takiej poetyki horroru, w której tutaj się jakoś tak sensacyjnie pławimy. Przy czym oczywiście w tych przykładach, które mi przychodzą teraz do głowy, najczęściej nie mamy do czynienia na przykład z fotografiami faktycznie z zagłady, ale na przykład z fotografiami wojennymi. Tutaj mamy taki szczególny rodzaj dodatkowego tabu, którym, jak mi się wydaje, te zdjęcia holokaustowe są dodatkowo obłożone. We wspomnianym tutaj na samym początku i też potem przez Was Muzeum II Wojny Światowej, w moim odczuciu mamy mnóstwo takich właśnie wielkoformatowych, bardzo drastycznych fotografii. Tam mamy na przykład w takim miejscu, gdzie jest mowa o tak zwanej wojnie zimowej w Finlandii, mamy taką fototapetę na całą ścianę i to są jakby zamrożone zwłoki. Zwłoki człowieka, żołnierza, który został zabity i zamarzł. I to jest takie ogromne zdjęcie. Są tam też takie ogromne zdjęcia, słynne zdjęcia z września 1939 roku w Polsce, też pokazujące nie tylko zwłoki, ale też na przykład ludzi, którzy wokół tych zwłok, ktoś przed chwilą umarł, a ktoś klęczy obok i patrzy, co się stało. Nie? To są słynne zdjęcia Juliana Bryana. I wydaje mi się, że takie zdjęcia też mogą raczej w zestawieniu z całą poetyką danej wystawy działać raczej w tej poetyce świadectwa niż na przykład w poetyce grozy, makabry i horroru. Natomiast rzeczywiście w wypadku zdjęć zagłady tutaj ta wrażliwość, wydaje mi się, kuratorów tych wystaw jest zwykle jeszcze, czy ta ostrożność może, jest jeszcze dużo większa i sądzę, że to się wiąże też właśnie z tym, że perspektywa, jaką przybieramy, jest tutaj bardzo szczególna. To znaczy, jeżeli leży nam na sercu coś takiego, że nie chcemy tej historii zagłady i tego widoku cierpienia używać do czegoś, do jakichś naszych celów uniwersalizujących, takich czy innych, nawet w dobrych intencjach, ale jednak jakoś rozmijających się z tym takim zintegrowaniem historii, z uwzględnieniem tego niemożliwej perspektywy punktu widzenia ofiar, tak jak to tylko jak najbardziej się da, no to wtedy rzeczywiście ta, powiedzmy, strategia wystawiennicza przeważnie jest bardzo ostrożna, tak. Tak bym to spróbowała spuentować, chociaż jednocześnie właśnie takie zestawienia
mogłyby nam, jak sądzę, pokazać, że jedno i to samo zdjęcie może nawet w podobny sposób użyte tak naprawdę wywoływać różne wrażenia i kreować różne te sytuacje mniej i bardziej problematyczne. Nie wiem, czy pani Zofia Wójcicka, dając znak miną, chciałaby się do tego odnieść, bo ja mam kolejne pytanie w zanadrzu, ale sądząc po mimice, może pani chce od razu się do tego ustosunkować, zanim ja zadam swoje pytanie. Nie, to proszę zadawać, bo to pewnie o zdjęciach to można by zrobić długo. Osobne seminarium. Więc... Tak, bo pojawiło się już w tych wypowiedziach coś, co mi się wydaje bardzo ważne, to znaczy ten problem perspektywy, tak? I tego jakby z jakiej perspektywy opowiadamy i z kim ten zwiedzający czy widz jakby do czego projektujemy to doświadczenie, z kim on ma empatyzować i co jest w centrum tej opowieści muzealnej. I myślę, że bardzo to jest ważne, że w większości tych muzealnych opowieści o zagładzie no w centrum jest ta sytuacja ofiary, ale wiemy i ja to też wiem z rozmowy z panią Zofią Wójcicką, którą miałyśmy nie tak dawno temu, że istnieją również wystawy i tutaj pewnie znów powrócimy do tego kontekstu niemieckiego, gdzie próbuje się też pokazywać sprawców, tak? I to jest również bardzo skomplikowane i złożone przedsięwzięcie muzealne, no bo jakby zarówno ich perspektywa na tych wystawach, ona jest problematyczna, no bo uważamy, żeby jej nie powielić, tak, żeby tej perspektywy na wystawie nie reprodukować, no ale z drugiej strony jakby dla historii wojny i Holokaustu szalenie istotne jest też rozumienie, jak do tego doszło, tak, i skąd to wydarzenie się wzięło. I czy chciałaby pani na ten temat coś powiedzieć, jak się tych sprawców, czy oprawców jakby prezentuje, jak się opowiada ich historię. Znaczy, wydaje mi się, że rzeczywiście było tak, że przez ostatnich, nie wiem, 20-30 lat jakby w wystawach i w Polsce, i w Niemczech, w ogóle w Europie, w wystawach dotyczących zagłady, tak, bo o takich mówimy, dominowała, ale też w ogóle II wojny światowej jakby dominowała taka perspektywa ofiar. Czy one miały jakby budzić współczucie, jakby pozwalać tym zwiedzającym może utożsamiać się z tymi ofiarami, czy w każdym razie im współczuć. Jakby przez to edukować, żeby to się nie powtórzyło, żeby oni jakby... Tak. Pewnego czasu też w związku z takim rozwojem badań nad sprawcami, tak? Znaczy pojawiła się no, książka Browninga, nie wiem, Welsera, Goldhagena, która bardziej dyskusyjna, ale w gruncie rzeczy od tego czasu wiele książek, które bardziej badają jakby takie mechanizmy eskalacji zbrodni, motywy sprawców i tak dalej, więc nasza wiedza na ten temat jakby się poszerza i pojawiły się takie głosy w Niemczech, ale nie tylko, które są krytyczne wobec takiego podejścia, znaczy, że jakby w wystawach się jakby mówi tylko o ofiarach. Znaczy, argument jest taki, wydaje mi się dość przekonujący, że te wystawy w pewnym sensie pozwalają w taki dosyć prosty sposób identyfikować się z ofiarami. Nawet w Niemczech. Tak? Znaczy, wszyscy idą na wystawę i oni nie biorą pod uwagę w Niemczech, ale też w Polsce, że przecież moglibyśmy się znaleźć po drugiej stronie, nie po stronie ofiar, tylko po stronie świadków, sprawców, współsprawców, tak? I że tak naprawdę dla jakby zrozumienia historii, ale też może dla przeciwdziałania temu, żeby takie rzeczy się powtarzały w przyszłości, równie ważne jak współczucie dla ofiar jest też jakby próba zrozumienia mechanizmów właśnie, które powodują, że ludzie popełniają takie zbrodnie, eskalacji, przemocy, kolaboracji, znaczy kolaboracja w sensie, znaczy w ogóle jak ludzie się poddają z konformizmu czy z różnych innych powodów, jakby zaczyna uczestniczyć w zbrodni. I rzeczywiście jest, ja teraz jestem w takiej radzie naukowej takiego projektu Centrum Dokumentacji jakby takiej okupacji, jak okupacja niemiecka wyglądała w różnych krajach Europy i tam bardzo silnie jest w czasie tych dyskusji podkreślane właśnie to, że musimy też mówić o sprawcach,
i ich pokazywać z bliska, nie tylko, nie wiem, Goebbelsa, Hitlera, Globocnika, oni już wcześniej występowali na wystawach, ale właśnie tych drobnych tak SS-manów w, nie wiem, w obozach zagłady albo żołnierzy Wehrmachtu. Jest kilka takich bardzo ciekawych wystaw, które to robią. Jedna to jest taka stosunkowo nowa, chyba w 16 roku otwarta wystawa, nowa wystawa w Muzeum Miejscu Pamięci w Buchenwaldzie, która właśnie jakby też, oprócz tego, że bardzo dużo oczywiście mówi o więźniach, to też pokazuje jakby tych, tą załogę obozową SS, skąd w ogóle się ci ludzie brali, jak oni patrzyli na ten obóz, jaki mieli światopogląd, skąd oni się w ogóle tam wzięli. Też jest taka nowa wystawa, której nie wiedziałam, ale czytałam o niej w Ravensbrück, która właśnie mówi, to był obóz kobiecy i tam były kobiety, które były SS-mankami, jakby tymi aufseierkami. To jest jakby o tym, jak w ogóle skąd one się wzięły, jak one były rekrutowane, tak? A trzecią taką wystawą jest właśnie ta już wspomniana wystawa w Sobiborze, która w ogóle jest, wydaje mi się, pod wieloma względami bardzo ciekawa, ale jest tam bardzo ciekawa część dotycząca właśnie tej załogi obozowej SS w Sobiborze, która jest dosyć niesamowita, bo opiera się głównie na zdjęciach, które jeden z tych SS-manów robił, a które zostały odkryte dosłownie kilka lat temu, ponieważ one były przechowywane w jakimś archiwum rodzinnym, dopiero ten wnuk jakby je przekazał. Więc one w ogóle wypłynęły kilka lat temu i rzeczywiście pokazują jakiś taki, znaczy zupełnie obłędny świat, w którym ci SS-mani żyją w takim ucukrzonym osiedlu rustykalnym, które sobie zbudowali, a za, tak tuż za płotem jest ten ośrodek zagłady. Więc to wydaje mi się takim no, ważnym nurtem i ciekawym w pokazywaniu, jakby mówieniu o tych tematach. Dziękuję bardzo. Ja przypomnę tylko, że można nam zadawać pytania. Wiem, że teraz jeszcze żadnych pytań z publiczności nie otrzymaliśmy, ale może ktoś ma jakieś pytanie i chciałby nam je zadać, więc bardzo do tego zachęcam. Wiem, że słucha nas pani, która będzie wspomina o tym, że będzie w przygotowywanej Galerii Sztuki Polskiej w Muzeum Narodowym w Krakowie będzie pokazywana sztuka przywołująca pamięć Holokaustu i wiem, że pani nas słucha z zaciekawieniem, wiemy to z komentarza, więc ja zachęcając państwa do pytań chciałabym się odnieść też do tego problemu sztuki przywołującej pamięć Holokaustu, znów nawiązując i wracając do wystawy Gdzie jesteś, ale też do tego, że oprócz takiej sztuki jakby, która dokumentuje to doświadczenie, czyli takiej sztuki z tam i wtedy, zdarza się również, że do opowiadania, czy jakby wspierając te opowieści na temat zagłady, wykorzystuje się też, czy współpracuje się również z żyjącymi artystami. I jestem ciekawa, tutaj wracam do pana Piotra Rybsona, czy jak pan postrzega tego rodzaju przedsięwzięcia, na ile jakby tylko sięgać tam i wtedy, czy te współprace z dzisiejszymi żyjącymi artystami, to używanie sztuki do opowiadania o zagładzie jest jakąś kolejną interesującą pańskim zdaniem strategią? Ja bym na rzecz tego pytania i tej nowej edycji Galerii Sztuki Polskiej w Muzeum Narodowym w Krakowie chciał na chwileczkę wyjść jakby z miejsc pamięci i przenieść się właśnie do takich przestrzeni jak Muzea Sztuki, Muzeum Narodowe w Krakowie czy w Warszawie są przede wszystkim definiowane jako przede wszystkim jako Muzea Sztuki, które się zajmuje estetyką, prawda? Naturalnie historia odgrywa tam swoją ważną rolę, ale ona jest gdzieś w planie i tworzy jakąś ramę pojęciową najczęściej do tego, żeby obiekty umieszczać tu lub tam, kategoryzować je w ten czy inny sposób. Ja jestem również autorem Galerii Sztuki Polskiej XX wieku, której już w Muzeum Narodowym w Warszawie nie ma, bo została zdjęta, zamknięta, dość brutalnie nawet. I po raz pierwszy mam wrażenie wprowadziłem do Galerii Sztuki Polskiej współczesnej no taką kataraktę dotyczącą zagłady, Holokaustu i II wojny światowej. Do tej pory tej tematyki wprost z niejasnych dla mnie powodów unikano,
A w mojej perspektywie doświadczenie zagłady i hekatomba II wojny światowej jest doświadczeniem fundującym dla kultury współczesnej w ogóle, w Polsce czy nie w Polsce, a w Polsce w sposób szczególny. W związku z tym całą przestrzeń niewielką, ale wypełnioną pracami, które powstały między rokiem 1939 a 1945, wypełniłem obiektami, które są zarówno świadectwami, jak rysunki Marii Hiszpańskiej Neumann z Ravensbrück albo Mariana Bogusza z Sachsenhausen, rysunkami Strzemińskiego, które są no taką próbą notacji dotyczącą rozpuszczania się świata, rozpadania się świata de facto, z kilka takich cykli, które on zrobił w latach 40., jak również rzecz, która była zaszufladkowana do tej pory jako twórczość piosenkarska, czy wykonawcza jednego z najważniejszych artystów czasu zagłady, Aleksandra Kulisiewicza, który był wykonawcą, ale tak naprawdę performerem piosenek tworzonych w obozach koncentracyjnych, które kolekcjonował i bardzo często wykonywał tylko i wyłącznie utwory, które zostały mu powierzone przez współwięźniów, bardzo często w ostatnim dniu ich życia, bo szli na rozwałkę. W związku z tym jego twórczość zamieniła się w rodzaj inscenizacji duchów, powiedziałbym, takiego tworzenia gestaltu, produkowania postaci, która już pozostała tylko i wyłącznie w jego, tak powiem, takim organizmie pamięci. I w związku z tym bardzo się cieszę, że w Krakowie również ta tematyka jest podejmowana, przy czym ja właśnie nie tyle rozumiem ją jako przywoływanie pamięci, co jest tematem samym w sobie, ale kolejne doświadczenia artystów, począwszy od tych, którzy tworzyli w obozach koncentracyjnych, Dunikowski, Bogusz, można wymieniać długą ich listę, jak i tych, którzy doświadczyli okupacji, przeżyli ją, jak no Andrzej Wróblewski jest takim doskonałym przykładem, ale znowu tych artystów mamy tutaj ogromną ilość. Jak kolejne wcielenia artystyczne Tadeusza Kantora z jego malarstwem gestu, Informelem, Teatrem Śmierci, po prostu możemy kontynuować te litanie, aż po Zbigniewa Libere, który robi obóz koncentracyjny z klocków Lego, którego również na tej wystawie stałej pokazałem, łącznie z artystami Żydów, którzy przeżyli, polskich Żydów, takich jak Jonasz Stern czy inni, którzy w zasadzie już z tego doświadczenia zagłady się nie wyzwolili, ich twórczość była na stałe tym naznaczona. Więc mi się zdaje, wracając do początku tej rozmowy, że w Polsce jest przestrzeń i szansa nie tylko na to, żeby powtarzać czy importować rozmaite rozwiązania, które stają się kanoniczne na świecie, co oczywiście jest nieuchronne, no bo świat jest zglobalizowany, ludzie jeżdżą, oglądają, podglądają i stosują różne chwyty, a tych chwytów nie ma nieskończonej ilości. Ale przede wszystkim jest przestrzenią historii i pamięci, która ma swoje dość wyjątkowe miejsce do tego, żeby używać jej jako sceny mówienia. I dlatego też myślę, że nie tylko w takich muzeach, miejscach pamięci jest przestrzeń na to, żeby ta tematyka się w ten czy inny sposób pojawiała. Dziękuję bardzo za ten głos. Dziękuję też za komentarz, który się pojawił, wyjaśniający, co w tej galerii się znajdzie. Ja myślę, że dotknął Pan teraz, wracając do początku tej rozmowy, bardzo ważnej kwestii, i ponieważ jak na razie nie mamy pytań, to pewnie będziemy zmierzać do końca tej rozmowy. Mamy też taki czas jakby określony, zaplanowany na tę rozmowę. Myślę, że to jest szalenie istotne, że to, o czym tutaj rozmawialiśmy, to znaczy o tej takim zlokalizowaniu tego dyskursu ekspozycyjnego. Ja myślę, że to jest bardzo istotne, bo tak jak tutaj pani Zofia Wójcicka nam mówiła o tym, jak na przykład w Niemczech się opowiada i jakie jest jakby dekorum tych opowieści. Rozmawialiśmy trochę o tym, jak się opowiada w różnych miejscach. Maria Kobielska wspomniała o tym, że właśnie ten pomysł taki inscenizacyjny,
Argentyny, on częściowo przyszedł do nas ze Stanów, gdzie w sposób naturalny akurat jakby takich miejsc pamięci, jakie my mamy tutaj, po prostu tam nie ma, tak? A my mamy je tutaj i mam wrażenie, że być może to jest istotne, żebyśmy szukali takiego własnego języka opowiadania o tym, właśnie mając te miejsca jako miejsca, które istotnie po prostu są miejscami pamięci i miejscami, gdzie my się możemy z tą historią spotkać, są materialnymi świadkami tej historii, a szukać sposobów na to, żeby opowiadać to doświadczenie lokalne, właśnie szukając lokalnego, jakiegoś zlokalizowanego języka. I to by było coś, znaczy ja widzę tę wystawę w Żyj, która jest pretekstem do tej rozmowy, jako bardzo interesującą też kuratorsko i ekspozycyjnie właśnie takie przedsięwzięcie, które pokazuje, w jaki sposób można tę opowieść snuć z tego miejsca dokładnie, zwłaszcza, że jeszcze no, Żyj też jest zlokalizowany szczególnie na mapie Warszawy, więc to jest naprawdę po prostu z tego miejsca ta opowieść się dobywa, więc ona nie musi być inscenizowana, bo ta przestrzeń jakby to jest stamtąd. I myślę, że to jest, że to by było szalenie interesujące, gdybyśmy tego mogli widzieć więcej. I mam wrażenie, że też te takie coraz bardziej oszczędne formy, to jest coś, co też się coraz częściej pojawia w opozycji do tych może takich bardzo popularnych, też już mam wrażenie przed już paroma i parunastoma laty ekspozycji inscenizacyjnych przywołana przez panią Zofię Wójcicką wystawa w Sobiborze, czy też, o której też od pani Zofii Wójcickiej wiem, zmieniona niedawno wystawa w Muzeum Żydowskim w Berlinie, o której pewnie tutaj już nie zdążymy porozmawiać. Więc myślę, że to jest ciekawa jakiś trend, czy nowa tendencja, która się wyłania, czy jakaś nowy sposób budowania opowieści, który może być szalenie istotny. Jeżeli nie ma pytań, a widzę, że nie ma, to myślę, że będziemy zmierzać do końca, ale pozwolę sobie zapytać, czy ktoś z Państwa chciałby coś jeszcze na zamknięcie skomentować. Maria, proszę. Tylko takie jedno słowo w kontekście tego, o czym tutaj teraz rozmawialiśmy cały czas, zastanawiając się nad tymi różnymi sposobami wykorzystywania pewnych świadectw wizualnych, treści i tak dalej na tych wystawach. Chciałabym wrócić do tego, co też krótko wspomniałam na początku, jeżeli chodzi o ten taki, powiedzmy, o to, jaką ostatecznie opowieść, już powiedzmy opowieść, skoro jesteśmy w tym tytule, dana wystawa prezentuje, i mówiliśmy tutaj o tej perspektywie, którą przybieramy, która może być problematyczna, była mowa o tej identyfikacji i tak dalej. I ja sobie pomyślałam, że takie pytanie, które jakoś tak pozwala uporządkować, powiedzmy, ten problem, przynajmniej mnie, to jest takie pytanie, jakby ze względu na kogo opowiadana jest ta historia na tej wystawie. Jeżeli na przykład mamy taką opowieść, która jest opowieścią o zagładzie, ale jest opowieścią na przykład ze względu na sprawców, albo ze względu na świadków, albo ze względu na kogoś, kto pomagał tutaj ofiarom żydowskim, Polakom i tak dalej, to podsuwa nam to do rozważenia właśnie te problemy, które taki rodzaj powiedzmy użycia nawet tych samych dokumentów, tych samych treści może generować. I wydaje mi się, że to, o czym tutaj mówiliśmy w odniesieniu na przykład też do tej, powiedzmy, strategii, którą Państwo określili jako taką oszczędną czy rygorystyczną, to też jej taką wspólną cechą było to, może to jest banał, co ja teraz powiem, że historia jest opowiadana ze względu na to cierpienie, na tą śmierć, na ofiary i na to, co one mogłyby powiedzieć albo co zdołały powiedzieć mimo tej sytuacji, o której jest ta wystawa. Więc to taka tylko kropka. Ale co masz na myśli przez ze względu? Mhm. Znaczy do kogo, czy co znaczy ze względu? Nie mam na myśli do kogo. Mam na myśli to, kto w tej opowieści okazuje się na przykład ważny, albo sprawczy, albo kto ma nazwisko, albo kto nam leży na sercu, kiedy taką wystawę oglądamy. To ja tutaj może włączę się też na sekundę, bo podczas deliberacji dotyczącej tego, co i jak pokażemy, czy przedstawimy na tej wystawie, Paweł Śpiewak użył takiej metafory,
która być może pojawia się co jakiś czas, dotyczącej archiwum Ringelblume jako archiwum cierpienia, bo no, mówiliśmy przede wszystkim właśnie o doświadczeniu ludzi, nie opowiadaliśmy o tym, jak kto kogo tam, prawda, dręczył, załatwiał i tak dalej, ani też jak szmuglowano jedzenie, ani mówiliśmy o głodzie, strachu, braku intymności, ostatecznie śmierci, oddzieleniu, bycie odseparowanym od innych, takich podmiotowych doświadczeniach egzystencjalnych. W związku z tym no, mówiliśmy de facto, próbowaliśmy się zbliżyć do doświadczenia ludzi cierpiących. I tyle. Stąd no, to narzucało nam ogromną wstrzemięźliwość w posługiwaniu się różnymi chwytami, które się same, że tak powiem, prosiły o to, żeby zostać użyte, prawda? Żeby coś zainscenizować właśnie, a może jakichś aktorów użyć, żeby coś odegrali, to sfilmować, a może właśnie powiększyć zdjęcie i tak dalej. No i za każdym razem robiliśmy krok do tyłu. I myślę, że to jest też szalenie, też ten krok do tyłu, o którym pan powiedział, jest szalenie istotny, znaczy ta wstrzemięźliwość, jak rozumiem, ze względu na szacunek po prostu dla ludzkiego cierpienia, które jest opowiadane, prawda? W sensie ze względu na to, że też to jest doświadczenie, które no, nawet jeżeli się możemy do niego zbliżyć, no to przecież nigdy nie będziemy tam i wtedy i nie chodzi o to, żebyśmy próbowali tam być, bo to było straszne miejsce. Więc jakby to bardziej jest o tym i myślę, że to jest coś też ważnego, bo wiele wystaw z kolei inscenizacyjnych, one operują takim wehikułem czasu, prawda? One nas chcą przenieść tam i wtedy, to znaczy chcą, żebyśmy na chwilę jakby poczuli się tak, jakbyśmy tam byli w tym tramwaju, na przykład jak jest w Fabryce Schindlera fragment tramwaju, prawda? Który znajduje się na ekspozycji, tak jakbyśmy tam byli, prawda? A myślę, że to jest też bardzo ważne i zwłaszcza pewnie, tak jak pan to teraz powiedział, w tym kontekście jakby tak już opowieści o konkretnie cierpieniu po prostu, że to chodzi o to, że my tam nie jesteśmy, obyśmy nie byli, ale też po prostu nie mamy dostępu do tego doświadczenia, prawda? I myślę, że ten taki krytyczny dystans i to oddzielenie jest tutaj samym też tematem tej ekspozycji. Tak przynajmniej teraz jakby ja, jak ją widziałam, tak też jej doświadczyłam. Nie wiem, czy jeszcze coś ktoś z Państwa chciałby dodać, czy nie ma pytań, więc będziemy pewnie powoli zmierzać do końca. Ja Państwu bardzo dziękuję za tę rozmowę i rozmawialiśmy tutaj o wystawie Gdzie jesteś? Przypomnę, że można ją oglądać do 30 września, a od 26 września można ją oglądać bezpłatnie w niedzielę o 12 i we wtorek o 18 będą oprowadzania, więc można się na nie zapisać, do czego serdecznie zachęcam, żeby tę wystawę zdążyć zobaczyć. Dziękuję Państwu bardzo za tę rozmowę i wszystkim Państwu, którzy byli z nami i słuchali, dziękujemy za uwagę i życzymy dobrego wieczoru. Do widzenia, dziękuję bardzo. Do widzenia. Do widzenia, dziękuję. Do widzenia.